Czy macie Państwo pytania do naszych gości? Do trenera Grysiuka. Mówi Pan, przegraliście tylko u siebie z Prokomem. Czy to wicemistrzostwo, biorąc pod uwagę tą świetną formę tegoroczną Prokomu, nie jest zwycięstwem Waszego klubu w tym sezonie? Na pewno. Chciałbym całe życie tak grać przeciwko takiemu zespołu, który ma markę i jest znany. To, co powiedziałem, jedna ósma, daj Boże, żeby ktoś powtórzył. I dlatego, że się Tomasowi i jego zespołu, żeby to było co rok. A jak Wy odbieracie ten sezon? To jest zwycięski sezon Anwilu, czy jednak ta finałowa porażka w jakiś cień kładzie? Już zadali mnie takie pytanie. W swoim życiu grałem do 38 lat, miałem 5 finałów. I zawsze miałem drugie miejsce. Wolę zawsze być drugim, czym ostatnim. Tak że odbieram to jak zwycięstwo. I żeby grać, a nie siedzieć na ławce. Poproszę o kolejne pytania. Ja mam pytanie do trenera Patysasa. Co do przyszłości drużyny. Jaka jest sytuacja głównych zawodników? Czy kto zostaje w drużynie? Ja wiem, że to trudno, ale jakąś przynajmniej podstawową informację może nam Pan przekazać dzisiaj. Wszyscy są wolni, także kupujcie, kupujcie. Rynek otwarty, także myślę, że Polacy mają z nami kontrakty, ten szon, 6 Polaków są pewni, a zresztą zobaczymy, także myślę też, że nikomu będziemy oczywiście proponować, co my możemy, tak, tylko nie możemy wariować i też aspiracje, jak każdy ma jakiś inny i chce spróbować coś innego, no to lepiej dać spróbować niż za wszelką cenę starać się utrzymać, także jestem takiego zdania. Każdy wybierze, ale przede wszystkim ja kieruję się taką zasadą, że muszą się tutaj grać i chęć musi być przede wszystkim, a potem reszta. Jak będą chcieli, my udostępniamy super warunki, super wszystko, jak docenią to, jak będą chcieli, odnaleźli się dużo graczy, odnalazło swoją życiową formę, może teraz próbują coś innego, nie wiem, zobaczymy, także chciałbym trochę parę dni odpocząć bez tego i zaczniemy myśleć co dalej. A Igorowi chciałbym też życzyć przede wszystkim, myślę, że dla nas wszystkich, którzy są tutaj, jest bardzo ważne, jak reprezentacja będzie grała i naprawdę będziemy trzymać kciuki, żeby wszystko udało się, żeby złapali formę, chociaż z Łukaszem nie zgadzam się, panem Cyklińskim Łukaszem, że my w Eurolidze trafiliśmy z formą, a w playoffach nam ta trochę to powietrze wyszło i no, naprawdę zabrakło nam rotacji Barella i Seweryna, którzy byli naprawdę dobrej sytuacji, także Anwil stawiał warunki cały czas i jeszcze raz chcę powiedzieć, że naprawdę trzymamy kciuki za reprezentację Polski. Ja jeszcze zadam, jeśli mogę, przy okazji właśnie, bo czy reprezentację będzie Pan potrafił nauczyć takiej waleczności, jak pokazał to Anwil w meczach finałowych? I czy powołania dostaną środkowi z Prokomu Adam Łapeta i Adam Krzyżanin? Na pewno. Pokazali to, co jest warte i to, co powiedział Tomas. Nasz wysoki, który dał ciapę, jest przygotowany. Dlaczego nie? Każdy musi dostać szansę. Przede wszystkim reprezentacja, każdy zawodnik obowiązkowo powinien przyjechać do jego kraju. I powinien przyjechać i walczyć o reprezentację, o miejsce, żeby jak najlepiej koszykówka była w Polsce. I dla mnie to po prostu będę takim samym, i na pewno będę, no. Może fryzurę zmienię, a tak to charakter nie. Dziękuję, poproszę o kolejne pytania. Trener Grysiuka powiedział, trener, że 3 lata podpisany nowy kontrakt, to chyba daje spokój w tworzeniu drużyny przed kolejnym sezonem. Bo rozumiem, że pan z przecież ja powiedziałem, pan Zbyszek wszystko decyduje, no i co ja będę mówić, no. Na razie jestem wolny. Czy macie Państwo kolejne pytania? W jakim sensie wolny? Ja jeszcze... Jestem do trenera Grysiuka o reprezentacji. Po meczu Gwiazd w Lublinie mówił Pan, że chciałby grać w takich miastach jak Wrocławek właśnie, albo Lublin, gdzie hale są małe, zwarte. Tymczasem mecze będą Bydgoszcz, Łódź, Katowice, mało koszykarskie miasta. Jak Pan to... Zgadzam się. Na dzisiejszy dzień potrzebujemy takich hal, jak w Gdyni na przykład, w Wrocławiu,
где приходят во Влаславку, где приходят люди. Потребуем мы только шестого заводника, который будет помогать нам. Помогать. А в тих халах, в которых будем играть, то есть для меня поражка. Для того, что за дуже пшещин. И... Miał pan wpływ na tę decyzję? Rozmawiał pan, znaczy pana uwagi były brane pod uwagę? To było już ustalone do mnie. Wcześniej, tak jest. Ja myślę, że nie jest w stanie teraz koszykówka zapełnić takiej ilości kibiców i tylko dlatego, gdzie jest pełna hala, no to też się... Na razie ja jeszcze jestem trenerem. Co chciałbym powiedzieć? Przede wszystkim w takich miastach, gdzie jest koszykówka, то повинна репрезентация играть там. Там, где есть кибицы, где кибицуют и вежат, что Польска будет на мещевствах в Литве. Дякую. Попрошу, коллеги, питание. Do trenera Paczesasa. 10 złoty medal z rzędu. Jakaś specjalna półka w domu? Pokój może jest przygotowany? Nie, na razie myślę, że to dopiero trzeci mój medal jako trenera i dopiero tam ta kariera, nie wiem, jak nie wykończy się nerwowo, to nie wyląduje gdzieś w szpitalu jakimś tam, to zobaczymy, ale nie wiem, no na razie nie jestem w stanie jeszcze tego ocenić, tak, ja nie jestem w stanie nawet ocenić tą całego sezonu i chciałoby się usiąść, przemyśleć. I naprawdę dla nas ten tytuł jest bardzo ważny, bo ja mówiłem swoim graczom, zagrać w ósemce jest duży wynik, ale to nie jest tytuł, tak? Przyjęliśmy Puchar Polski, bo ja myślę, że też to wpływ miało, bo po przegranym meczu wyjęliśmy z CSKA, to dla nas, my nie mogliśmy grać na trzech frontach i musieliśmy gdzieś coś nie ugrać, ale zostać bez tytułu w tym roku, w takim wyjątkowym roku, Pucharze, nie mogliśmy sobie na to pozwolić i dla mnie to jest bardzo ważne. Nie tylko dla mnie, myślę, że dla młodych graczy, dla naszego całego zespołu to jest kolejny krok do przodu i naprawdę duży wysiłek, duży sukces i myślę, że mam nadzieję, że wszyscy będą kibicować też nam w Eurolidze następny rok. Ja wyobrażam sobie i że to powtórzyć będzie. Nie powiem, że niemożliwe, ale to jest coś fantastycznego by było znowu, jakby to powtórzyli po prostu i zdaję sobie sprawę, ale nie jestem w stanie jeszcze tego ocenić. Dziękuję bardzo. Poproszę o kolejne pytania. A jeśli nie ma pytań. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. Już obrońc. Dobranoc. 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 Dobranoc.